Maleczko, z tej strony Urbana, to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 17, a w dzisiejszym odcinku jest ze mną Janko. I dzisiaj lecimy sobie ze żniwami, lecimy sobie w rzepak, także lecimy na pełno. Znaczy jest trochę przerąbane, bo o 6 rzepak kosztował 1269 za tonę, a teraz kosztuje 906, a najwięcej 1102. A normalnie taki drogi były, się spieszyliśmy z tymi, a jednak nie. Przerąbamy. Wcześniej sobie wjechaliśmy zobaczyć rzepak i jednak jeszcze nie był do koszenia. I dzisiaj już jest odpowiedni, bo tam są, siedzi, kosili. My też już wpadamy. Nie ma co zwlekać. Dobra. Lecimy na to. A! Ja co mam robić? To widła do góry. Nie wiem. To my. Orać za to mam czy coś? Nie, orać nie, bo to będzie o tego. Chyba będzie gnój rozłożony na to. No, bo mamy krótki. Znaczy nie wiem, nie wiem. Jak chcesz, to mogę cię wysłać po widły do sklepu. Dobra. Bo się zepsuły. Najpierw je zresetuję. Badem i Holandem. New Sholem. Gdzie są te skurczy? Ja idź po to. Nie spiesz się. Co tak mało jedziesz? Gaz podłogi. Was odsypiam na 3%, nie? Już całe pole tam przejechałem, nie? Nie, jeszcze nie. Są dopiero na połowie. W jedną stronę chyba będę miał 10%. Ogólnie w następnym odcinku, jak Janko będzie sobie kosił też rzepak, następne pole, to ja będę chyba to orał, ale nie jestem pewien. I zaoramy to tam do końca i tutaj tą ścieżkę też będzie niepotrzebna. Myślę, że będzie dosyć pole duże i wypożyczymy sobie siewnik do kukurydzy. A nie wal tak pierwotnie. Wypożyczymy sobie siewnik do kukurydzy, zasiejemy kukurydzę. W tym roku trzeba zasiać kukurydzę. Zasiejemy, nie wiem, chyba jedno pole rzepaku, jedno jęczmienia, jedno pszenicy i jedno kukurydzy. Mamy ogólnie 4 pole, jeszcze jest pole numer 16, ale to też nas tam będą żniwa z pszenicy. Która dosyć powinna nasypać, myślę, że... Bo w tamtym roku nasypała, nie? Dwie przyczepy. Z tamtego pola. To jest na wprost. Dwie przyczepy, no to tutaj myślę, że powinna dać jedną tą dużą. Nie wiem, dosyć sypia, że pani nie aż tak... miarę. Dwa zbiorniki powinny być. Ja też oglądałem sobie taki odcinek na YouTube, nie? No. Że co tam jest fajnego w farmingu, nie? No. I mówili, że fajne jest to, że ten. Że? Że z jednej strony są ceny realistyczne tych zbóż i td, nie? No do, tak, dosyć co? A czy z drugiej strony to jest frankiowe, bo... W tym roku na pewno nie. Fajnie. Nie są takie jak w realu. Znaczy w Polsce na pewno to nie dorównuje ceną w realu. Może teraz trochę, ale na pewno nie ma, nie wiem, pszenicy po 1000 zł albo po 1250. O, jakaś pszenica. To jedynie jest na skupach, które mają zapotrzebowanie, ale to i tak na pewno. No, pewnie nie przekracza 1000 zł. I teraz to pewnie, nie wiem, 600 zł za pszenicę, kurę. No. Za tonę. Pierwsze. Jak pamiętam, jak jedziemy jeszcze, normalnie to 800 za tonę szło. Ale że gdzie? Jak jeździłem sprzedawać, to 800 za tonę. Ale w grze? Nie, w realu. Aha. No u nas tutaj płacą, nie wiem, 660 za tonę. Albo więcej, nie wiem, 700 może. Nie wiem, że w żniwa była niska cena, bardzo. No. Nie no, kiedyś to było po 1000, ponad 1000 zł, nie, a teraz nie wiem, co się stało. Kiedyś to przyczepę
zboża to się kupowało samochód. No kiedyś tam, za, nie wiem, za przyczepę. Za przyczepę było, jak, nie wiem, na przyczepie miałeś 6 ton i nie wiem, była po 1000, nie wiem, czasami 200 zł nawet, kiedy, ale to były dawne czasy. No to już było, nie, trochę kasy. Ponad... Nie bądź. A teraz dostaniesz, nie wiem... Połowę tego? No, połowę tego będzie. No, czyli kiedyś jak dostawałeś 6 tysięcy, to teraz dostaniesz 3. Mniej więcej. No, tak było. Jest słabo. Nie opłaca się. Jest słabo w pink. Nie wiem, co to jest. Bo nie jedziesz z powrotem? No. Nie wiem, czy dosypiemy do mina? Może po, te, polepszy się cena. Myślę, że mi się wydaje, że jak teraz mieli zapotrzebowanie i nikt nic nie zawiózł, nie? To ja myślę, że oni jeszcze raz dadzą. Mówisz, ale... wezmę ten pół jeszcze raz. Dobra. Aha, no, 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 weźmy. Chyba, że chcesz to tam zaorać, tą ścieżkę. Nie idzie. Idzie. Kliknij Y. Bo ja tam ja lepiej tego nie robię. Co? Ja ej, zaoraj, nie ma co robić. Jest kultywuj to i kultywatorem przejedź. Bo zasiać trawę. Co? Dobra, trzymałem się tam drzewem. Aha, chcesz to sobie na odcinku? Nie wiem, spróbuję zaorać, ale może czasami nie wyjść. No, ale dosyć równo, nie? No wiesz, może być ciężko. A jak nie, to się zaś walcem przejedzie. I jest takie coś? No, to wtedy do pierwotnego stanu, tak jak było ci robi. Czyli jak zaoraz ścieżkę, przejdziesz walcem, to wtedy przywraca się ta ścieżka. Ostatnio to testowałem właśnie. Fajnie to wychodziło. Bo mi źle, za daleko zaorałem ścieżkę, pojechałem sobie, pożyczyłem walec i przejechałem tym, bo gitarnie. I dopiero 43% mam prawie. Nie, już nie odbyło. Igra. 43 Y, nie? Co? Na Y czy na co? Na Y. Ale ja. Ale na pługowodź. Albo O. Jest Y albo O. To też nie działa. Czekaj, ja się tepnę do ciebie, wyjdź traf traf. Jestem w miesiącu. Nie działa? Nie, cofnij do tyłu. Nie. Czek. Jest, a cofnij do tyłu bardziej. Odtąd jeziora idzie, po prostu czekaj. Tutaj równo z tym. I to też zaoraj tą ścieżkę tu obok. Do tych krzaków. No, tak jedź. Czekaj, co tu zrobić. Tak, nie, nie tak blisko do drogi tutaj, nie? O, tak, zostaw teraz. Dobra, dalej już nie oraj. Teraz tutaj sobie porób to i... No, a nas to włączyłeś? No i ja, na... chyba na Y. Ale na pługu bądź. Musisz być chyba. Ja jestem chory. Chory? No, nie wiem. Zdrowia życzę. Dzięki. Taki życzliwy. A mi znowu nie działa, nie? Serio? Na pewno ci mówię. Jakim cudem? Działa ci to? Nie. Kurde, nie wiem. Może tylko ty to możesz robić. No nie. Nie. Takie kurwa. Przez szkole. No nie. No bo nie. Ja wiem, że nie te. Bo w 15 te. Przecież oraliśmy kiedyś. Ścieżkę. Wiem. No. To na pewno tutaj, no mi się wydaje, że oni to przenieśli. No to ma... Nie wiem, kurde.
To klikaj O, Y i tam tak dalej. No, no a myślisz, że co robię? Nie wiem. Dobra, no, rąbacz. No tego nie wyglądam. Myślę, to dajesz już zdjęli? Nie. 63%. No kurde, tak sypie, bo sypie. Na początku ci się wydawało, że dużo sypie. Nie, zobaczymy. Chyba teraz jest po pola, nie? Na połowę? No, gdzieś tutaj. No 4 to 8 to na to ile jest hektar? Może trochę więcej. A sypiemy dominów czy co? 8 ton z hektara? Dużo. Sypiemy dominów? No na razie tak. Mi się wydaje, że cena pójdzie w górę. A jeszcze z tamtego pola będzie dużo. Myślę, że dwie przyczepy powinny być. Będzie około 29 ton. Czyli gdzieś 20 tysięcy powinniśmy zarobić. Z rzepaku. Nie mówiąc o pszenicy, z której też zarobimy około, nie wiem, też może z 30 parę, no to powinniśmy być gdzieś około 20 tysięcy ponad, bo pewnie jeszcze utrzymanie maszyn. No dzisiaj... No dzisiaj 6 tysięcy, a jak będziemy teraz czas przyspieszać, czyli gdzieś, nie wiem, 150. Otwieraj rurę! To, nie no, po co? Fajnie będzie. A co mam robić? Jak co, na ziemię osypać? A, podjechałem. Którą podjechałeś? Tą dużą? Nie. Tak. Ludno. Otwiera się? No. Bo nie widzę. No, a ładnie podjechałem. Ej! No kurde. 10 na godzinę są ustawione. No jak mam 10 na godzinę sobie ustawić, jak nie mam tego? Na wszystko. Miękki? No, ale nie wysypuj jeszcze. Ale tu z boku. Zobaczymy ile będzie. Zobaczcie co to znaczy ten tył na kartu. Co? Idę zobaczyć co robią tam. A na świnie. I zobacz czy krowa będzie dać jeść. To z tej łyżki wysyp. Wiesz ile na świnie? Ile? Dużo. I zobacz, jedź w ogóle zobacz ile kosztuje świnia. Byśmy też świnie poszli. I później, na sprzedaż się wywozi chyba. No. Jak jeszcze mówisz, że one się rozmnażają. Jeśli mówisz, jak one się rozmnażają, to by było spoko. To, Szymon? Szymon się rozmnażał? A ty jesteś pojebany. Ja zrozumiałem. Szymon. Dobra, to wytnę. No weź tak. Dobra. To jedź zobacz, nie? Samochodem. Na razie to sprzątam prawą. Aha. No bo naświeciły? No. Skupamy. Właściwie to na codziennie powinny tak zrobić. Nawet no, nie, dwa razy dziennie. Tak sprzątać. A ty brałem też tak sprzątasz? Mhm. Ale że łopatą czy cebulkiem? Łopatą. Znaczy ja ci tam traktorem nie wiadę, jak to ten. Tam gdzie są koryta, to jest około metra, nie? Szerokości. A to grubo, grubo. No. A widziałeś jakąś mysz w szopie? Widziałeś jakąś mysz w szopie w karmie świnia? Czy coś? Nie. Nie widziałeś nigdy myszy? Znaczy kiedyś tam widziałem. A tak to koty, a tak to koty. A ta mysz była żywa, czy... No, żywa, Jezu. I co, i szybko biegła? No, tak, biegła. A później kod ją dopadnie.
I ją zabił? Tak. Sobie zjadł. Zjadł? A pyszna była? No wiesz, jaki gruby był później? To w ogóle nie był mały kot. Kici, kici? No. Kici, kici, dajmy. Ogólnie skosimy to. Mamy już, czekaj, na razie mamy 22%. Ogólnie nie wiem, ja to będę sobie poszerzał te pola, to będzie sobie kosił rzepak, nie? No. Osiem. Tak dla ciebie. Znaczy nie wiem. Albo to będę orał całe najpierw. Najpierw pola to. Chuj. Nie. Chyba, że będę to od razu za tobą te budować. Nie wiem, o czym. Jeszcze bym się przejechał po te. Jak będziemy realizować jakoś te świnie? Nie. No dobra, to ja pojadę. Tak za chwilę już kończyłem. Później pojadę. Ja dopiero tam skończyłem sprzęt, jak chyba robiłem. A co? Wiem. Ogólnie to już jadę dla auta. Już to mógł... Ja, no, no to ja przyjedzie. Jakby kosztowała, nie wiem, 400? 2000. Nie, 400 ci powinno kosztować. Nie wiem, czy to jest mała, no taka duża dosyć chyba jest, nie śmienia, no. Nie wiem, 400. Do 500 gdzieś. Jedna. Ja obstawiam, że 2000. 2000? Gdzie 2000 świnia? Nie w tych czasach. 2000. Co świnia powinna kosztować, nie wiem. 200, ja 200 złotych? 200 złotych, żeby robimy na tym zarobić, bo sprzedać ją za 400. Robimy zależy po ile płacą, nie? Jak płacą po 4 złote? Co? Robimy zakład, ja obstawiam, że 4 euro, a ty że? Że co? Ja obstawiam, że 800 euro za jednego świnia. Ja tam obstawiam, nie wiem, 400, 500. I tak się prawie na tym nie wyjdzie pewnie. Zależy ile płacą za świnie. Ja obstawiam 700, 800. Ciekawe, ile będzie. Zaraz będę sprawdzał. Zależy też, ile płacą za kilo, nie? Znaczy, tu kupujesz, że sprzedaży też jest. Nie, ale tu się bierz tak samo, jak kupujesz, że sprzedajesz. Uwaga, uwaga. Ile? Jak to sprawdzić? No, wchodzisz tam, gdzie kupowaliśmy. Świnia 3000 euro. Gdzie 3000 euro? 3000 euro. Co kurwa? Czy ona jest droższa od krowy? Kłamiesz na pewno. Nie kłamię. Co, kupimy dwie świnie, one się rozmnażą? No. O Boże, ty. 3000. Krowa 5000, opta 4 świnie. Krowa kosztowała 5000? No. Aha. Mówiłem ci, że te ceny są tak pozawyżane w tych. 5000. No 5000 to z tym się zgodzę, bo w realu też się te... Ale nie jedną świnę za 3000 się nie sprzedaje. Ale tu kosztuje swój kafel. Czy kupimy dwie świnie albo cztery? Jak chcesz, to się tepnij na samochód, to sobie sprawdzisz. Dobra, czekaj. Ja się kręcę. No to ile? Cztery kupimy? 6 by się przydało, o, 6 świnek. Jedna przyczepa, nie? No, ale nie wiem, ile wchodzi na te. Się wydaje, że z 12 świn wejdzie. No to ja sobie, nie wiem, ja bym kupił te świnie. Ja wiem, 6 świnek. Jak go nabyś ten, później by było więcej. To jest w ogóle tak. No to trochę ma sens niby. Bo wiesz, bo ta 3000 z 3000 się rozmnoży. No. I 3000 i tamta... No ale tak, żeby zacząć, to jest trochę drogo. No mogli to zrobić trochę bardziej realistycznie, że jedna świnia, nie wiem, 400 zł i później jak ją sprzedasz, to zostaje 400 zł. To jest fajne. Ja coś chciałem, że 3000. Kurwa. Ale w jakiejś, nie wiem, chyba... Czy w 15? Kosztowała,
Kosztowała krowa 2500. No. Ile masz zwierzątków? Nie wiem, ile to nie. Ja mam 80 pracownic. Chyba wejdź. 90? Pewnie nie wejdzie. Nie wejdzie. Ile masz? To. Dobra, jeszcze mam. Mogłeś podjechać tym dużym. To wysypię na tym dużym. To dobre, nie? Co? Ale buja. Stój, stój, ja podjadę. Kurwa, teraz podjedź. No nie wiadę. No stój. Serio 2%. Dobra. Tak, muszę wrócić. Pół tony się nie zmieściło. No to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli mi się spodobał, zostaw suba na kanale. Będzie więcej odcinków. Janko, gdzieś tutaj jest. Podnieś mnie na tym czymś. Ja, link do kanału Janko w opisie. Będzie... Także trzymajcie się, na razie. Cześć. Nara.